Zapraszam Was teraz do podglądania moich panienek. Stefciunia tutaj na tarasiku, a na drugim materacu takim specjalnym dla kotków Rafinka i Bajeczka. Jak wyjdę do nich, to co się stanie? Co się stanie? Cześć, witasz się ze mną? A, Bajeczka już natychmiast leci. Tak, kochana moja? Cześć, słoneczko. Cześć, kochanie. Cześć, kochana moja piękna. Ona jest naprawdę niesamowita. Ona jest waniliowa. A oczy ma zielone. Niesamowicie. Ale ty jesteś oczywiście najbardziej niesamowita. Tak. A coś dzisiaj wszystkie kotki mi się drapią. Ciło to zadrapacze. Powiem ci, Stefciu, wiesz, że dzwoniła taka fajna pansia. Może Chrupkowi się uda? Boże, ale by było. Ale by było fajnie. Prawda, kochanie? Nie, musimy pisać też o innych koteczkach, bo ten Rio i Denver czekają przecież. No nie wiadomo co z Rudim, a on jutro ma mieć kastrację chyba. Jak tam Rosołek się czuje? Musimy o tym wszystkim pisać. Piękne oczy moje cudowne. Boże, jaka ty jesteś śliczna. A ty jesteś śliczniejsza. Także pokazuję wam właśnie, jak tutaj mają fajnie. No i widać tutaj częściowo o te siatki na drzewach. Jak jest zabezpieczony mój ogród. A dalej, no nie wiem. To albo dobrze, jak już zaczęłam kręcić, to pokażę jeszcze raz. Tu mieszka pająk, o tu. Nie patrzeć, co wrażliwi. Tu mieszka, więc muszę przejść pod nim. No nie, to była mucha chyba. A teraz pokazuję właśnie, jak tutaj jest siatka. Siatka sobie idzie do narożnika. Tutaj jest pręt taki, na którym jest wsparta dalsza część. Nie wiem, czy tutaj w ogóle coś widać. O, i tutaj jest ta siateczka. O, proszę. I tak jest wokół całego ogródka. No i teraz Stefcia się drapie. Wszystkie kotki się dzisiaj drapią. Drapi chrusty. Tak? Drapi chrusty. Kochane, może będzie jedna mruczanka od Stefci? Chyba tak zrobimy. No i Rafinka też przyszła. Ło, a co to było? Stefcia. Ale Stefciunia się posunęła, słuchajcie. Widać bardzo, że to jest staruszeczka. To jest już taka staruszeczka, babineczka. O. Co, ty jej też strzelisz? Też dostanie manto? Czy tylko gówniara dostała? A ty jesteś, widzę, rozruba. Ty jesteś, nie, co ty masz takie na tej pupie białe? Patrzcie. Miałam tylko troszkę pokręcić, a rozruba się rozszalała. Ty rozrubo. No chodź. Kochana Stefciuniu, ty rozrubo, ty. Staruszko moja piękna. To co, robimy od ciebie mruczankę? Robimy.